Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór państwu. Piotr Szymanowski, portal kibole.pl. Chciałem, myślę, że młodych ludzi to też zainteresuje, zapytać o trzy tematy dotyczące sportu. Czy, jeżeli uda się przejąć władzę w Polsce, w państwie, którym pan będzie mógł rządzić, będzie Ministerstwo Sportu? Dziękuję bardzo. Drugie pytanie, czy pańskim zdaniem taki pogląd, że dzięki zawodom sportowym organizowanym w Polsce i dzięki sukcesom polskich sportowców Polska się w jakikolwiek sposób promuje, jest uzasadniony czy nie? Jakie jest w takim razie pańskie ogólne spojrzenie na sport w takim prawidłowym, normalnym państwie, które trzyma się zasad? Czy powinien być państwowy, czy amatorski? Żaden państwowy absolutnie, bo wtedy co się... Zobaczcie, ilu mamy wspaniałych młodzików, juniorów, w każdym sporcie, czy to będzie brycz, szachy, czy to będzie piłka nożna, czy to będzie szermierka, czy cokolwiek. Zauważcie. I co się z nimi dzieje potem? Mają złote medale na zawodach młodzików i juniorów. I gdzieś znikają. Dlaczego? Bo trafiają w łapy urzędników państwowych. Normalni ludzie muszą wygrać. Możesz wygrać. A urzędnik państwowy mówi, masz zrobić minimum olimpijskie. Masz, nie wysilaj się, masz zrobić tam 12,7. Po co masz robić 12,6 albo 12,5? Zrób 12,7, to ci wystarczy. I ludzie grają na tę średnią. I już przestają być wybitnymi zawodnikami. Już są zawodnikami drugiego lotu. Niestety biurokracja zabija wszystko, prawda? Amerykanie potrafią robić olimpiady prywatnie, bez pieniędzy państwowych, prawda? I to samo trzeba zrobić w normalnym kraju i tyle. Jeśli mogę, Burger, proszę bardzo. Jeśli mogę, nie chcę urazić kibiców piłki nożnej, nie kibicuję piłce nożnej, jestem kibicem Speedwaya i chciałem zwrócić uwagę, jak wygląda różnica między sportem, który opanowało państwo, czyli piłka nożna, a jak wygląda Speedway, gdzie państwo się w zasadzie nie wtrąca. Otóż jeśli państwo w nocy wejdziecie na kanał telewizyjny, gdzie oglądacie Żużel, to w pierwszej chwili, jak nie znacie programu, nie wiecie, co oglądacie. Ja na początku nie wiem, czy oglądam Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Polski, czy Polską Ligę. Bo we wszystkich tych zawodach jeżdżą najlepsi zawodnicy świata. Tylko dlatego, że państwo się do tego, nie chcę się wyrazić brzydko, nie przyczepia. Natomiast tam, gdzie zajmuje się budowaniem stadionów, oczywiście czepiają się Gorzowa, że dofinansował stadion, ale to jest wola miasta, które istnieje na mapie świata wyłącznie przez Speedway, tak? 500 milionów jeśli... wpakowano stadion Legii. A właśnie, a tam, gdzie się pakuje, w, że tak powiem, i mało tego jeszcze, to idą pieniądze na firmę, to nie idzie dla kibiców. To idzie na firmę ITI, prawda, i tak dalej. To są zupełnie inne sprawy. W związku z tym, porównajcie sport de facto... profesjonalny, jak rzadko który, bo Speedway jest profesjonalnym sportem w Polsce, wygrywamy prawie wszystko w tej chwili i porównajcie sport, na który są łożone miliardy, który opanowało państwo. To najlepsza odpowiedź, jaki jest stosunek Kongresu Nowej Prawicy do zajmowania się przez państwo Polska, sportem. Polska ma w tej chwili już 57 miejsce w piłce nożnej, zdaje się. No, ale chciałem panie prezesie przypomnieć, że my zwykle wygrywamy wszystkie mistrzostwa świata w Speedwayu. A w Speedwayu to nie, no tam powiedzmy sobie, ale jesteśmy czołówce na pewno. Absolutnie. Panie Januszu, proszę mi wierzyć, że najlepsi zawodnicy świata grają, jeżdżą na naszych bieżniach, więc to tak jakby w koszykówce Michael Jordan, ja nie znam koszykówki, i cała reszta starała się grać w polską koszykówkę. Tak jest. Nie ma takiego drugiego sportu, ale to jest sport najmniej jakby opanowany przez państwo. Tak jest, oczywiście. Oczywiście. Czy ja mogę jeszcze dwa pytania? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Niech pan zadaje. Jak sobie pan w takim razie, pierwsze pytanie, może ja dwa od razu zadam. Jak pan sobie wyobrażałby w takim razie przejście od tego systemu, że w tej chwili jest to Ministerstwo Sportu i Związki, do systemu normalnego? To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie o stosowanie dopingu w sporcie. Czy to powinno być zakazane, czy dozwolone? I dziękuję bardzo. Proszę pana... Prawa pierwsza jest prosta. Zamiast płacić w podatkach, z czego 40% marnują, 8% zjadają działacze, a reszta tylko idzie na sport, dać samemu na sport, prawda, poprzez bilety czy inne formy sponsoringu i koniec. Natomiast na pytanie o doping odpowiedź jest taka.
powinny być dwojakie zawody, amatorskie, gdzie nie ma dopingu, a jak ktoś chce się dopingować, to niech się dopinguje. Zawodowcy mogą się dopingować jak chcą, prawda? I to jest ich sprawa. Jak umrą od tego dopingu, no to umrą. Chcącemu nie dzieje się krzywda, prawda? A jak nie chce, to niech walczy w amatorskich, gdzie nie ma dopingu i już.